Mamy grudzień, zbliżają się święta. Jeśli nadal nie wiesz, co kupić swojej żonie pod choinkę, to kup jej coś ładnego, a dzisiaj pogadamy o Skodzie Kamiq. Zapraszam. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj za kierownicy Skody Kamiq, czyli najmniejszego SUV-a w gamie czeskiego producenta. I jak zawsze w jego przypadku, zasadne jest pytanie, czy najmniejszy na pewno oznacza mały. I o tym sobie dzisiaj też porozmawiamy. I też jedno ważne ogłoszenie. To jest Skoda Kamiq jeszcze przedliftingowa. Mam nadzieję, że w pierwszym możliwym terminie uda mi się dostać na testy ten, że tak powiem, nowy. A dlaczego wziąłem ten stary? Powiedziałem przed chwilą słowo mały. I to tyczy się też silnika, bo ja mam tutaj 1.0. I ja taką konfiguracją, czyli Kamiq z tak małym silnikiem, jeszcze nie jeździłem i chciałem po prostu sprawdzić, czy to ma sens i czy na pewno to jest udane połączenie. Także za chwilę do tego przechodzimy, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. No bo zobaczcie, jeśli chcecie kupić na przykład używanego Kamiqa i zakładając, że nie kupujecie go od kolegi, to tak naprawdę nic o tym samochodzie nie wiecie. I w tym momencie zamiast jechać od razu do mechanika i wydawać kilkaset złotych, wystarczy, że wejdziecie na stronę carvertical.com, wpiszecie VIN i pobierzecie sobie raport. Co to daje? Otóż w kilka sekund, bez wychodzenia z domu, poznacie wszystkie najważniejsze informacje o egzemplarzu, którym się interesujecie. Przykładowo Kamiq, na którego teraz patrzycie, co prawda nie był skradziony, ale raz, że miał delikatne uszkodzenia, tutaj one są akurat do przyjęcia, ale ten samochód miał cofnięty licznik. A jeśli ktoś w samochodzie dopuszcza się do czegoś takiego, to dla mnie ten egzemplarz byłby na pewno skreślony. Także pamiętajcie, aby przy zakupie używanego samochodu zabezpieczyć się z każdej strony, tym bardziej, że pobierając raport z mojego linka, którego macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, oszczędzajcie i uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, także lecimy z tematem i żebyście wiedzieli, o czym my w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać, sprawdźmy szczegóły dotyczące tej jednostki, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu trzycylindrowe TSI o pojemności 1 litra. Silnik ten dysponuje mocą 110 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie równych 200 Nm. Kamiq z taką jednostką rozpędzi się do 198 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,3 sekundy. Dobra, to był pierwszy aspekt odnośnie tej części małych rzeczy w tym samochodzie, a drugą, tak jak powiedziałem, teoretycznie jest rozmiar. Bo jak wspomniałem, mówimy o najmniejszym SUV-ie tej marki. Zaglądamy do bagażnika. A ten oferuje równe 400 litrów. I nie jest to może jakaś wartość zwalająca z nóg, ale z drugiej strony cały czas pamiętajmy, że mówimy o tym najmniejszym przedstawicielu podniesionych aut tego producenta. Także myślę, że nawet jak patrzycie w tej chwili na ten bagażnik, to on na pewno mały nie jest. I ja na przykład w konfiguracji 2 plus 1 myślę, że w miarę dałbym radę się tutaj zmieścić. Także przeskakujemy na kanapę i gdyby na przykład to plus 1 miało już z 1,82 m tak jak ja, to siedząc z tyłu nie dotykałoby do fotela kierowcy, a to jest w sumie najważniejsze. Ja tutaj bez problemu schowam stopy pod fotel kierowcy, a miejsca nad głową, jak to w podwyższonym samochodzie, mam naprawdę od groma. No a gdyby tym waszym plus 1 był, nie daj Boże, ten 192-centymetrowy Grzesiek, to zobaczcie, on siedzi sam za sobą, co prawda dotyka do fotela kierowcy, ale dałby radę tutaj wsiąść, dałby radę jechać i tak samo nad głową zmieściłby się bez żadnego problemu. Z przodu, jak wiadomo, tego miejsca praktycznie zawsze jest dużo, także zamykając ten wątek, mimo że to jest najmniejszy, nazwijmy go SUV-em, ktoś może powiedzieć crossoverem, ale powiedzmy, najmniejszy SUV Skody, to jest nadal bardzo przestronny samochód. Ale też podkreślam, jak zawsze, przestronność, bagażnik, miejsce na kanapie, to jest coś, wobec czego wszyscy możemy mieć inne oczekiwania. Dlatego sprawdźcie to sami. Ktoś może powiedzieć, po co ty enty raz o tym mówisz. Nie zgadlibyście, ile ja razy miałem taką sytuację, bo ja samochody sprzedawałem, że ktoś zobaczył samochód gdzieś tam na przykład na YouTubie, obejrzał swojego ulubionego YouTubera, zadzwonił do mnie i zamówił samochód. Ja pytam się, dobra, ale kiedy pan przyjedzie na jazdę? Nie, ja nie muszę, damy radę, dobrze jeździ, tam słyszałem. No mówię, dobra, bagażnik czy coś? Nie, zmieścimy się. Być może w takich przypadkach ktoś po prostu, nie wiem, nie potrzebował bagażnika, nie zwracał na to uwagi, no ale nie zwraca uwagi na bagażnik, wygodę, fotele i tak dalej. Zdarzają się takie sytuacje, pewnie częściej niż myślicie. Nie róbcie tak.
Jak na przykład macie wózek i nie wiecie, czy się zmieści, to też tego nie ocenicie na oko w samochodzie. Podjedźcie pod dom, powiedzcie to sprzedawcy, że musicie to sprawdzić. Jak jest ogarnięty, to z wami podjedzie, no chyba, że macie do domu 200 km. Albo pożyczcie samochód na godzinę, użyczenie. Często salony coś takiego robią. Sprawdźcie takie rzeczy zawsze na sobie. Znieście ten wózek, wsadźcie, wtedy będziecie wiedzieli, czy się zmieścił. Nie ma lepszej metody. No i dobra, bo się rozgadałem, wystarczy na temat miejsca z tyłu, wskakujemy do przodu. No i w zasadzie mógłbym tutaj zapytać, jeździłeś kiedyś Skodą? Jeśli odpowiesz tak, to mógłbym skończyć ten wątek. Bo tu jest w zasadzie kopiuj wklej z innych modeli Skody. To oczywiście nie dotyczy tylko tego producenta i ogólnie uważam, że może to jest zaleta, by jak ktoś lubi, nie wiem, przesiadać się z mniejszego samochodu w większy i mieć zawsze to samo, ale moim zdaniem to nie jest fajne, bo dzisiaj odróżnijcie X3 od X5 z daleka i tak dalej. Dużo takich przykładów możemy podać. Samochody stają się takie same. No ale dobra, ktoś może odpowiedzieć na to pytanie. Nie, nie jeździłem, nigdy w Skodzie nie siedziałem. No to do takich osób. Same materiały na pewno najlepsze na świecie nie są, ale to nie są te Skody co kiedyś, gdzie to wszystko było twarde, brzydkie, nie za fajnie pachniało i tak dalej. Dzisiaj to wykonane jest naprawdę dobrze. Wiele elementów jest miękkie, czy są miękkie. Ogólnie zasada jest taka, że im niżej, tym gorzej. No bo na przykład tu jest miękko, tu już nie. I ogólnie sorry za to, ale nic tutaj nie trzeszczy, nic nie stuka, ale muszę podkreślić taką najważniejszą rzecz, bo można to rozkładać na czynniki pierwsze, ale ja to rozróżniam trochę inaczej. Ja się albo dobrze czuję w samochodzie, albo tak średnio. I w tych starych Skodach, ileś lat temu, ja się czułem bardzo średnio. A dzisiaj w samochodach tej marki przebywać bardzo lubię. Może nie będę używał takich słów, że uwielbiam, chociaż mają takie modele, ale Kamiq mimo swojej bardzo dużej budżetowości, chociaż to jest złe słowo, chodzi mi o to, że to jest właśnie ten najmniejszy SUV, nie chcę tego powtarzać w kółko, ale wiadomo, im mniejszy samochód, tym tańszy, no to jako ten jeden z tańszych samochodów cały czas wykonany jest dobrze. No i za co muszę tutaj pochwalić? Szczególnie tego producenta. Zobaczcie, klimatyzacja, cieplej, zimniej, kierowca, pasażer, możemy to zrobić pokrętłem, to jest super, ale to by było na tyle, bo jak chcemy sobie na przykład zmienić skąd mawiać i tak dalej, no to już menu, klimatyzacja i dopiero możemy sobie kombinować, zwiększać ten nawiew, zmniejszać ręcznie, włączać klimę i tak dalej, więc niestety cała reszta jest dotykowa, ale chociaż stopnie możemy zmienić manualnie. Także przynajmniej tyle. Odnośnie multimediów, bo ja ostatnio testowałem często Cupry i mówiłem, że to jest ich minus, a tu poruszamy się przecież cały czas w obrębie jednego koncernu, to powiem tak. Ja multimedia Skody polubiłem. Ja się do nich przyzwyczaiłem. Odnajdę się tutaj dużo szybciej niż na przykład w Cuprze czy w Seacie. Chociaż one mają oczywiście podobieństwa, ale one są jakoś dla mnie bardziej przyjazne. Wiem, to jest bardziej ogólne, ale do konkretów. Bo spotkała mnie tutaj taka sytuacja. Mam tutaj Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowe, także super. Przy czym to jest chyba pierwszy samochód, w którym z Android Auto bezprzewodowo w ogóle nie udało mi się połączyć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego samochodu, może on nie ma wgranej jakiejś aktualizacji, ja na pewno w telefonie mam, ale to też może być kwestia mój telefon, ten samochód, albo nawet mój telefon, ten konkretny egzemplarz. Być może, ale skoro tak było, to muszę o tym wspomnieć. Nie udało mi się połączyć bezprzewodowo z Android Auto, a nawet Bluetooth. Ja jeżdżę i na przykład często słucham ostatnio podcastów. To zdarzało się tak, że słucham i przerywało, rozłączało się. I ja nie wiem, czy to jest na pewno kwestia mojego telefonu, czy coś takiego być może dzieje się w Kamiqach, także jak wiecie, to dajcie znać. Może macie taki samochód, byłoby wtedy najlepiej, jak napiszecie. Czy coś takiego się zdarza? Oby nie. W każdym razie ja tak tutaj miałem, także wspominam. No i na koniec rzeczy wyświetlanych zegary. Ja to też wiele razy mówiłem, ale to są zegary cyfrowe, które mają bardzo dużo ustawień. I to jest w sumie najważniejsze, bo jak macie duży wybór, to zawsze sobie coś fajnie dopasujecie, więc na tym chyba zakończę. Mnie się te zegary podobają. Są po prostu czytelne, a może jeszcze inaczej, potrafię sobie je tak ustawić, że są dla mnie bardzo czytelne i mi się podobają. No dobra, także wiemy większość rzeczy, ale zajmijmy się tą, która jest dzisiaj punktem głównym odcinka, a w zasadzie powinna być chyba przy każdym samochodzie, no bo pytanie brzmi, jak się tym po prostu jeździ. Przypominam, 1.0, 3 cylindry, troszkę ponad 100 koni i manual, bo to jest bardzo ważne. No i ja od razu walnę z grubej rury. Ten litrowy, 3-cylindrowy silnik o małej mocy, we wcale nie małym samochodzie, w moim przekonaniu dla 95% kierowców będzie w zupełności wystarczający, a wręcz powiem, że będą bardzo zadowoleni z jego dynamiki. Ja wiem, jak to brzmi, bo to brzmi pewnie trochę śmiesznie,
100 koni, 3 cylindry, co ty gościu gadasz? Karton mleka. Ale po tym tygodniowym teście, mogę to powtórzyć, mogę to wam dać na piśmie, jak ktoś pomyśli, że może się pomyliłem albo przejęzyczyłem. Nie. Przytoczę też inny konkretny przykład. My samochody, jak widzicie, testujemy zawsze z Grześkiem. On jeździ jednym, ja drugim, on zawsze wsiada w samochody testowe i jak się spotkaliśmy na nagrania, to powiedziałem mu, że zobaczysz, jaki to jest dynamiczny silnik. I on, dopóki nie ruszył, dopóki staliśmy, rozmawialiśmy, cały czas był pewny, że ja sobie żartuję albo że mówię to z ironią. I po przejechaniu pierwszego kilometra jego słowa brzmiały mniej więcej tak: ty, myślałem, że sobie jaja robisz. Był mega zaskoczony dynamiką tego silnika w tym samochodzie. I po co o tym tak długo gadam? Bo jak siądziecie przed komputerem, otworzycie sobie katalog Kamiqa, bo może on wam się spodobał, powiecie, dobra, jest 1.0, jest 1.5, 1.0 od razu olewamy, skreślamy, to nie ma sensu. Nie róbcie tak, bo to może okazać się błąd. Jasne, tu jest jedna rzecz, której nie przeskoczymy i to są te trzy cylindry. To wymusza dźwięk silnika, kulturę pracy silnika. Zaraz będę stał na światłach, więc system start-stop, który słychać i czuć. Słychać to wiadomo, a czuć na przykład na kierownicy, bo to wszystko się trochę trzęsie. Wiecie, jak pracują trzycylindrowe silniki. Tutaj też nie ma cudów. Tego nie przeskoczymy. Ale jeśli wasza obawa dotyczy właśnie dynamiki, to chciałbym was może uspokoić, a może zachęcić do spróbowania i przejechania się takim samochodem na przykład testowym w salonie. Bo być może jest tak, że wasz budżet jest gdzieś tam na przełomie tego 1.0 i 1.5, nie chcecie dokładać, ale boicie się tego silnika, a wręcz od razu go skreśliliście bez jazdy. Powiem jeszcze raz, nie róbcie tego błędu. Może się okazać, że to naprawdę wystarczy. I jasne, jest jedna ważna rzecz, czy może gwiazdka do tego, co powiedziałem. To jest ta skrzynia. Bo ja podkreślam, że mówię cały czas o aucie, które testuję, czyli o wersji 110-konnej. Słabsza, 95-konna, ma 5-obiegowy manual, więc tak sobie. Ale też pamiętajcie, że mając skrzynię manualną, jesteście w stanie w dużo większym stopniu kontrolować na przykład obroty, co przekłada się na dynamikę. Bo myślę, że jasnym jest, że gdzieś poniżej 2000 tu się nic nie dzieje. Ale jak będziecie chcieli pojeździć dynamiczniej, to mając tą 6-obiegową, całkiem fajną skrzynię, będziecie w stanie to zrobić po prostu, bo ten samochód, ten silnik na to pozwoli. Powyżej 10 sekund, może to nie jest szałowe na papierze, ale to już jest taka wartość do zaakceptowania. Więc podkreślę jeszcze raz, ten silnik z 6-obiegowym manualem jest naprawdę całkiem dynamiczną jednostką. I biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Chociaż podkreślę, wiadomo, że nie dla każdego. Jak jeździsz 200-konnym dieslem i wsiądziesz tutaj, to się załamiesz. No ale to myślę, że powinno być jasne. A odnośnie kolejnych aspektów jazdy, bo jedynym nie jest przecież dynamika, ten samochód się całkiem fajnie prowadzi. Nawet pomimo tego, że jest wyższy, to zastanawiam się cały czas, czy wypowiedzieć takie słowa, bo siedzę w SUV-ie, czy tam crossoverze, ale ja lubię jeździć, prowadzić ten samochód, nawet na zakrętach. Super. I oczywiście tutaj nie ma kompletnie żadnego aspektu, które dotyczyłoby słowa sport. Ale też oczywiście to nie jest po to samochód. Więc mimo tego, że tu jest 1.0, że to jest SUV crossover i to nie jest samochód, którego główną cechą ma być fajna charakterystyka jazdy. A jest. Dziwne. Kolejną rzeczą, która może nie wygląda, a się sprawdza, są fotele. Bo jak na nie spojrzycie, to one przynajmniej w części siedziska wyglądają trochę jak taboret. Jak jakaś taka kanapa. Jakby nie były wyprofilowane, a siedzi się tutaj całkiem dobrze. Ja może nie przejechałem tutaj ciągiem 600 km, ale wyskakiwałem sobie gdzieś tam dalej, spędziłem w tym samochodzie sporo czasu i nie zawiodłem się na fotelach. Oparcie jest już dużo bardziej wyprofilowane, mówię o trzymaniu bocznym, ale cały czas podkreślając, że mamy tutaj 1.0, 100 koni, to nie jest samochód do szaleństw, to fotele w tej wersji są naprawdę ok. Zwróćcie uwagę, bo ja też często mówię, że ja jasne fotele, białe, kremowe uwielbiam, ale po nich, mimo że mają 8000 przebiegu, czyli bardzo mało, trochę widać ślady zużycia, ale pamiętajcie też, że to jest samochód prasowy. To już chyba taksówki mają łatwiej. To jest najgorsza kategoria samochodów. Nikt nie wie, co się z nimi dzieje. I mało kto je szanuje. Naprawdę to bywa, no różne rzeczy słyszałem i widziałem. Więc bierzcie to pod uwagę, ale trochę tutaj brudu jest. Zaznaczę, tu nie ma żadnych pęknięć, przetarć, czegoś takiego. One są po prostu, widać na nich brud, o tak. To tego być może musicie się spodziewać. Mówię być może, bo podkreślam, to jest samochód prasowy. No jak to w Skodzie, tutaj też mamy rozwiązania Simply Clever. Taki jak fajny wlew płynu do spryskiwaczy, parasolka, czy skrobaczka do szyb przy wlewie paliwa. To jest takie niby nic, ale przeważnie przydaje się w tych bardzo awaryjnych sytuacjach. I ja to bardzo lubię.
No i jeszcze dwie ważne rzeczy. Pierwsza to wyciszenie. Dla mnie tutaj do 100 km na godzinę, może 110 jest ok. Powyżej robi się dość głośno. Może nie jest jakoś tragicznie, ale jeśli chcielibyście kupić ten samochód, żeby cały czas latać po autostradach, to przemyślcie to może jeszcze, albo po prostu sprawdźcie na sobie, tak jak mówię to zawsze, bo tutaj też możemy oczekiwać różnych rzeczy. No i spalanie. Trzeba pamiętać, że jest już zimno i ja w takich warunkach w Warszawie spalałem około 7 litrów, może troszkę poniżej. W bardzo spokojnej trasie, takiej do 90 na godzinę, da się tu zrobić 5 litrów, no ale z drugiej strony autostrada to już raczej bliżej 8. A przynajmniej takie wyniki uzyskiwałem, jeżdżąc normalnie w zimowych warunkach. Dobra, myślę, że temat dość mocno wyczerpaliśmy, ale żeby to wszystko podsumować, no to zadajemy to pewnie najważniejsze pytanie. Ile takie cacko kosztuje? Ceny Kamiqa z roku modelowego 2023 startują z poziomu 82 900 zł za litrowe TSI o mocy 95 koni z manualną 5-biegową skrzynią biegów. Prezentowane TSI o mocy 110 koni z 6-biegowym manualem to już przynajmniej 86 200 zł, a taki samochód w fajnej wersji Style to 101 750 zł. Jeśli zainteresowani jesteście automatyczną skrzynią biegów, to DSG wymaga dopłaty około 6 tysięcy złotych, a 1.5 TSI o mocy 150 koni z 6-biegowym manualem to przynajmniej 102 600 zł i cennik zamyka nam taki silnik z 7-biegowym DSG, gdzie na przykład wersja Style to 115 850 zł, a wersja Monte Carlo to 118 950 zł. Przypominam, że mówię o cenach katalogowych, bez uwzględnienia rabatów, ale także dodatkowych pakietów. I to jest jeden z niewielu samochodów, gdzie w tym momencie ja mogę powiedzieć, że jak na dzisiejsze czasy ta cena jest naprawdę, kurczę, żeby nie przesadzić, no powiem do przyjęcia, o tak. Bo że dobra albo atrakcyjna to chyba mi nie przejdzie przez usta. Ale biorąc pod uwagę całość, co ten samochód oferuje, jakiej dzisiaj jest jakości, jak jeździ, jak się prowadzi, jak jest dynamiczny, nawet z tym malutkim silniczkiem, jaki ma bagażnik, jakie wyposażenie, ile jest przestrzeni, jakie ma multimedia, to ta cena, podkreślam jeszcze raz, jak na nasze czasy, jest naprawdę znośna i to jest zdecydowanie model w swoim segmencie, którego nie możecie przegapić. No chyba, że po prostu nie lubicie Skody, to możecie. Ja w każdym razie jestem w stanie Kamiqa polecić, jestem w stanie polecić go z tym silnikiem. Jedna wielka gwiazdka, nie wypowiadam się kompletnie na temat trwałości czy awaryjności tej jednostki, bo ja tego nie wiem. Ja nie jestem w stanie tego sprawdzić przez tydzień. Mam nadzieję, że to jest oczywiste. Wypowiadam się odnośnie jazdy, wrażeń, dynamiki i wszystkich aspektów oprócz awaryjności, bo jej sprawdzić po prostu przez kilka dni nie mogłem. Dlatego prośba, jeśli macie taki samochód, szczególnie z silnikiem 1.0, dajcie znać, jak on się sprawuje na dłuższym dystansie, czy jesteście zadowoleni z zakupu, czy byście ten zakup powtórzyli, bo opinie od właścicieli, od użytkowników są zawsze najcenniejsze, a nie takie gadanie jakiegoś gościa, który wsiadł, pojeździł tydzień i coś mu się tam wydaje. Także czekam na Wasze opinie, pogadajmy sobie w sekcji komentarzy. Jak zawsze, jeśli macie chwilę i nie jest to dla Was problem, to kliknijcie, oceńcie po prostu ten film. Mnie się to bardzo przydaje, wiecie jak działa YouTube. Tak samo, jeśli możecie, to kanał zasubskrybujcie. I nie powiem tym razem, że widzimy się za tydzień, bo być może zobaczymy się częściej. Mam nadzieję, że tych filmów teraz będzie trochę więcej. Będą jakieś testy, będą jakieś vlogi, będą jakieś filmy z zakupu samochodu, a może z odbioru. Także po prostu do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!